jego budowę, jak również należy zaznaczyć, że protuberancje słoneczne są większe czasami od Ziemi. Dzięki tym protuberancjom powstają zorze polarne i dzięki temu teleskopowi jesteśmy w stanie to dostrzec. Oczywiście podczas obecnego tranzytu Merkurego widzimy planetę, która przemieszcza się z jednego krańca z krawędzi słonecznej do drugiego, ale niestety do zachodu Słońca jest troszeczkę czasu, więc będziemy wszystko to monitorować, nagrywać oraz popularyzować. I czekać na dziurę. I czekać na dziurę. Tak. Nie, niestety, tylko dzięki Panu Bogu. No, to nie moje. Teraz jak my mamy to pokazać, ten tranzyt? To jest tylko z nagrania może. Ale nie ma jeszcze. To wyślemy nagranie.